Mnóstwo osób zjawiło się na leszczyńskich obchodach Święta Niepodległości. Rozpoczęły się one mszą świętą za ojczyznę w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i Pocztów Sztandarowych. Stamtąd odbył się przemarsz, który orkiestra Dęta miasta Leszna poprowadziła pod pomnik 200-lecia Konstytucji 3 maja i odzyskania niepodległości. To właśnie tam odbyła się manifestacja patriotyczna. Swoje przemówienie wygłosił prezydent miasta Łukasz Borowiak, który przypomniał historię walki Polski o niepodległość, a także podkreślił, że Leszno na swoją niepodległość musiało jeszcze trochę poczekać. Nasze miasto w granice Rzeczypospolitej weszło dopiero 17 stycznia 1920 roku. W związku ze zbliżającym się stuleciem tego wydarzenia miasto zaplanowało wiele atrakcji. Następnie odczytano apel pamięci, który upamiętnił bohaterów poległych w walkach o niepodległość. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, w 101. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły, rozsiane po całej Polsce i świecie, są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej. Apel pamięci zakończyła salwa honorowa. Na koniec delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.